która gdzieś tam w Warszawie jest. Widzę, że bardzo piękne widoki za tobą. Monika, gdzie jesteś? Dzień dobry. To prawda, piękne miejsce. Dzielnica warszawskie Włochy. Jesteśmy w parku nad stawem Koziorożca. Spokój, cichuteńko, chyba wszyscy jeszcze śpią albo wyjechali. Cóż o spokoju powiedzieć? Mam bardzo dobre wiadomości. Przed nami co najmniej kilka dni spokoju, bo będziemy czuć bardziej rześkie powietrze z północnego zachodu. Upał wróci prawdopodobnie po niedzieli i wtedy też wrócą groźne burze. Taka telewizyjna anegdota. Wysiedliśmy przed chwilą z ekipą telewizyjną z samochodu i chłopaki: no rześko jest. Ile na termometrach w Warszawie? 19 stopni. Oto co z człowieka robi upał. Za chwilę szczegóły. Miałam dokładnie takie samo wrażenie, jak wstałam rano, Monika. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście zapraszam państwa na... Dzisiaj jesteśmy w warszawskiej dzielnicy Włochy. Co nas łączy z Italią? Na pewno słońce w tej chwili i czyste, błękitne niebo. Gorzej jest z temperaturą, bo u nas wspomniane 18-19 stopni, a w Rzymie na przykład w tej chwili już 24 stopnie. No ale w ciągu dnia będzie cieplej, choć dzisiaj bez skwaru, w przeciwieństwie do Włoch. Zobaczmy, co się będzie działo na naszych pogodowych mapach. To, co jest najważniejsze, to faktycznie spokój. Przed południem dużo z pogodnego, błękitnego nieba. Wyjątek to... Dzień dobry. Taka niespodzianka. W środku miasta park ze stawem Koziorożca. Myślę, że dobra miejscówka na chwilę relaksu dla tych mieszczuchów, którzy jeszcze nie zdążyli wyjechać z Warszawy. W tej chwili jest to jedno z najcieplejszych miejsc w kraju. Na termometrach 19 stopni. Mamy najświeższy pogodowy raport i wiemy, że właśnie Warszawa, Wrocław i Terespol to miejsca, gdzie temperatura zdążyła dojść do 19 stopni. Nigdzie jeszcze nie przekroczyła 20. Natomiast najchłodniej jest w Kotlinie Kłodzkiej, tam na termometrach 13 stopni. Czyste, bezchmurne niebo nad zachodem.